Dzień dobry, witam serdecznie. Moi drodzy widzowie, Mistrzostwa Polski, partia z dogrywki Grzegorz Gajewski kontra Radosław Wojtaszek, bardzo silni arcymistrzowie i piekielnie interesująca partia w obronie sycylijskiej w wariancie Najdorfa. Przypomnę tylko, że Radosław Wojtaszek jest jednym z najlepszych na świecie zawodników, jeżeli chodzi o wariant Najdorfa w obronie sycylijskiej. Bardzo ostry debiut. Alfa Zero podobno mówi, że to jest jedyny debiut czarnymi po E4, gdzie czarne mogą walczyć o wygraną, więc jeżeli silniki inteligentne, można powiedzieć w ten sposób, tak mówią, to coś w tym musi być. Dosyć wstępu, moi drodzy, zapraszam do ekscytującej partii. Przypomnę, że partia była grana tempem 15 minut plus 10 sekund na zawodnika. E4, C5, oczywiście tak się rozpoczęła partia, skoczek na F3, D6, charakterystyczny ruch właśnie w Sycylu, bicie, skoczek F6 z atakiem na piona, więc skoczek C3 może go bronić i A6. Jesteśmy, moi drodzy, w obronie w sycylijskiej wariancie Najdorfa. Teraz białe mają strasznie dużo możliwości gry. Można naprawdę zagrać bardzo dużo posunięć. Jednym z ostrzejszych ruchów jest to goniec G5, jest to goniec E3, jest goniec E2, F3 jakieś widywałem, jakieś H3, G4, różne posunięcia są możliwe. I nawet skoczek B3 też był grywany na Mistrzostwach Polski właśnie w tym turnieju. Moi drodzy, H3. Tak zagrał Grzegorz Gajewski, tutaj zawodnik na pewno jest dobrze teoretycznie przygotowany, jeden i drugi zresztą, więc naprawdę ekscytująca partia. I E6, oczywiście dużo jest możliwości, również czarnymi, można spróbować grać i skoczkiem tutaj, i B5, i E5 można zagrać, to są takie, myślę, że ruchy, które gra się często. E6 również jest to ruch taki, no, ciekawy, normalny, można powiedzieć w ten sposób. G4 zostało zagrane i H6. No właśnie, jeżeli białe grają G4, to w Sycylu bardzo często gramy H6, bo po takim ruchu jak G5 od razu wybijamy i po wybiciu gońcem, jasne, że to jest związanie skoczka, lecz ten pionek zostaje taki osamotniony, ale w takich pozycjach konkretnych, gdzie się dużo dzieje, figury latają w jedną i w drugą, no to struktura pionów nie jest może taka bardzo istotna na ten moment w debiucie. Dobrze, lecimy dalej. A3. Przepraszam, tutaj A3 zostało zagrane, ciekawe, bo poszło H3, teraz poszło A3 i moi drodzy, tutaj białe muszą wygrać tę pozycję, jeżeli chcą doprowadzić do kolejnej dogrywki, gdyż Grzegorz Gajewski przegrał pierwszą partię. Po A3 goniec zagrał na E7, goniec na E3, wyprowadzamy dalej figury i skoczek na C6. Na pewno czarne liczą na wybicie tutaj z silnym centrum, przepraszam, tak można by było oczywiście wybić. Hetman zagrał na E2. To są już teoretyczne ruchy, niby zasłaniamy gońca, ale goniec idzie na G2. Tutaj plan jest zrobienia długiej roszady i marsz pionami tutaj na króla, ale pamiętajcie, że jeszcze czarne nie zrobiły roszady, to jest ten fajny myk. Czarne przystępują do uproszczeń. Zbicie na D4, goniec zbił i E5 zostało zagrane. Bardzo ciekawe posunięcie. Mi się ta pozycja czarnymi bardzo, bardzo podoba. Ten goniec już ma tutaj fajną furtkę na E6, aczkolwiek po goniec E6 Radek zagrał B5. No właśnie, zobaczcie, że ten goniec się szykuje na pole B7, żeby uderzać w punkt E4. Bardzo ciekawa idea. I nawet na właśnie takich partiach szybkich, powiedzmy, można wiele wynieść dla siebie. Roszada ze strony białych, goniec zagrywa na B7, więc widzimy, że rozwój idzie łeb w łeb. Goniec na G2, wieża C8, standardowe zagranie, moi drodzy, i poszło H4. I teraz tak, spróbujmy znaleźć czarnymi, no, takie klasyczne, dobre zagranie właśnie w tym wariancie. Moi drodzy, zatrzymajcie sobie materiał, bardzo proszę, poszukać sobie można rozwiązania. Jest to posunięcie, uwaga, wieża bije na C3 skoczka. To jest standardowe poświęcenie jakości w Sycylu. Tutaj zostało to wybite, szczególnie jeżeli król jest w długiej roszadzie. Moi drodzy, ta pozycja według silników jest oceniana jako totalnie równa w tym momencie, ale ja w to nie wierzę. Wydaje mi się, że tu czarne mają bardzo duży potencjał. Oczywiście silniki zawsze będą grały najlepsze ruchy w danych momentach, więc może czarne nie są w stanie wygrać, lecz grają ludzie, pamiętajmy, i tutaj zostało zagrane hetman A5. Naturalne posunięcie, zobaczcie, atakujemy dwa pionki. Przede wszystkim ten pionek na A3 jest atakowany, który może być zaatakowany stępem, czyli dając szacha na C1. Ok, król zatem zagrał na B2. I moi drodzy, tutaj skoczek zbił w partii na E4, co się wydaje dobrym ruchem. Nie jest to absolutnie złe posunięcie, gdyż czarne znowu zdobywają kolejnego pionka i grozi tutaj wzięcie na C3. Ale nie byłbym sobą, wybaczcie, muszę tutaj przejść troszeczkę w inny rejon, inny wariant. Bardzo mi się też narzuca takie posunięcie D5. Jest to ruch, który otwiera gońca i tutaj mamy akcję, żeby atakować tego pionka. No i teraz daleki wariant. Znaczy nie aż taki daleki, moi drodzy, po wybiciu tutaj na D5 goniec mógłby zbić król B1 i czarne mogłyby, no nawet można by było zagrać hetman C3 z opcją mata, ale tu istnieje bardzo ciekawy ruch typu, może ja przestawię, goniec D4 i chodzi o to, że nie można wybić, bo tu jest związanie, dlatego też w tym momencie czarne decydowałyby się prawdopodobnie na roszadę i powiedzmy, jakby tutaj na przykład białe rzuciły się na przeciwnika i zagrały G5, no to teraz można spróbować zagrać hetman C3. No i grozi mata. Po goniec C1 gramy hetman B4 z szachem, król A1, tutaj wymieniamy. Mata jeszcze nie ma, do mata daleko, ale skoczek zagrywa na D5. Ten skoczek ma świetną placówkę na C3 z opcją mata na króla. Goniec zatem musiałby wybić i mimo, że jakość mniej jest u białych, to pozycja jest tragiczna, moi drodzy. Co tutaj w ogóle dalej zagrać? No ciężka sprawa. No tutaj grozi przede wszystkim hetman A4. Grozi atak na króla, jakiś mat na A2. Nie zazdroszczę pozycji białym. No, ocena jest fantastyczna dla czarnych w tym momencie. Moi drodzy, no cóż, w partii poszło inaczej. W partii właśnie, jak już wspomniałem, skoczek zbił na E4. Goniec od razu to wybił. Para gońców u przeciwnika, u Radka Wojtaszka grający czarnymi. Oczywiście jakość mniej, pamiętajmy. I goniec zagrał na B6. Bardzo sprytne posunięcie. Zobaczcie, tutaj jest atak na gońca i po wymianie jest wymiana na E4. Im więcej wymian właśnie gońców, to myślę, że tu białe mogłyby próbować wygrywać te pozycje w ten sposób, lecz nie możemy sobie na to pozwolić i hetman zagrywa na A4, broniąc gońca. Jest to ok, dobre posunięcie, zobaczcie, fajnie, ten goniec też z hetmanem współpracują, wspólnie uderzają na punkt C2. Może tu się wiele jeszcze fajnych rzeczy wydarzyć. F3 ze strony białych, no wieża wisiała i goniec zagrał na H7. Nieco ten goniec uciekł, zobaczcie, że teoretycznie, tak jak spojrzymy sobie, no, gdzie tutaj białe atakują? Przepraszam, gdzie tu czarne atakują białe? No, jedynie to na C2 uderzamy. No, ale zawsze jest jakiś D5, jakieś uderzenie. No i tutaj poszło G5. I moi drodzy, zobaczcie, że ten ruch bardzo straszy i teoretycznie nie pozwala tutaj zrobić roszady. Spróbujmy znaleźć teraz posunięcie dla czarnych. Jedyny taki, może nie jedyny, ale jeden z lepszych posunięć tutaj zagrał Radek. Nawet pierwsza linia tutaj pokazuje, że tak należy zagrać. I jest to, moi drodzy, ruch. Uwaga! Oczywiście, że roszada. Robimy roszadę. Nie boimy się w ogóle tutaj bicia pionkiem na H6. Zauważcie, że tak też w partii poszło, ale czasem jak zbije tu pionek, wieża odejdzie, to ten pionek biały może być zasłoną dla czarnego króla i to bardzo ciekawie mogłoby wyglądać. Po tym biciu D5 nastąpiło. Tutaj zobaczcie, pion wisi, ale głównie chodzi o konkrety w ataku. Wieża zagrywa na A1 z obroną na A3. No, trzeba tak raczej grać. I tutaj Radek zagrywa D4. Oczywiście ja tutaj sobie też pozwolę na boczny wariant. Jak można by było próbować grać inaczej? Otóż narzuca mi się wieża C8 z planem. Goniec F6. No i tam na przykład E4 i atak na C3. To jest takie bardzo narzucające się. Wieża na przykład mogłaby zagrać na G1 z kontrą. No, goniec musiałby na pewno zagrać na F6 i wieża mogłaby plasnąć. Oczywiście tutaj, jak odejdę, to trochę kiepsko by to wyglądało, bardzo kiepsko, więc trzeba by było to wybić. I hetman chce dać mata na G7, lecz mamy drugiego gońca w zasłonie, ale mogłoby nastąpić H5. Zobaczcie, jak to wygląda. Paskudnie. To wygląda paskudnie dla czarnych. Na szczęście tylko wygląda, dlatego że czarne tutaj przychodzą do kontrataku. Hetman C4 mogłoby tak być. Zobaczcie, tutaj jest strzał. I teraz tak, jeżeli będzie na przykład bicie tutaj, to goniec sobie może odejść zawsze. Oczywiście wstępem zawsze zbijemy z szachem. I jak już wspomniałem, pionki białe mogą zasłonić czarnego króla. Jeżeli nastąpi takie bicie, to zawsze goniec może zbić tutaj, po wybiciu król F7 i nic się dla czarnych nie dzieje, o dziwo. Mogłoby się nie zadziać, bo taka pozycja oczywiście nie była w partii, ale po goniec na przykład A5. No tak sobie analizujemy, bo ciekawe tutaj taktyki wchodzą. Oczywiście D4 wchodzi naturalnie. Po biciu na G6 powiedzmy, bicie na C3, król B1, zobaczcie, wieża kompletnie nieaktywna, goniec mógłby zbić i po wbiciu król F7 wspomniany, zobaczcie, ta pozycja jest fantastyczna dla czarnych, fantastyczna, jest to totalnie wygrana pozycja czarnych. Oczywiście kilka niuansów jeszcze trzeba spełnić, gdyż król troszeczkę jest odkryty, ale bez problemu czarne tutaj dają radę. Moi drodzy, w partii jak poszło, sprawdźmy. Po wieży A1 Radek zagrał D4. No tak, otwiera pozycję na maksa, to też w szachach szybkich do końca może aż tak dokładnie nie da się policzyć, ale już to wygląda bardzo groźnie. Powierza z Hana G1, no właśnie mamy tutaj atak, pionek wybił z tempem, król zagrał na C1 i goniec kulturalnie na F6. Zobaczcie, że też takie bicie na A3 z szachem i odejście króla może spowodować to, że tutaj goniec może być przywiązany cały czas do tej wieży i hetman generalnie może być przywiązany. Więc czarne decydują się właśnie na takie fajne zagranie, gdzie jak zbije na G7, to wieża odejdzie. Oczywiście mówię o biciu pionkiem. Tutaj wieża zagrała na G4 i moi drodzy, Radek Wojtaszek zagrał B4. Nieco lepszym zagraniem byłoby zagranie E4. Dlaczego? Dlatego, że po wybiciu subtelna wieża E8 kończy raczej sprawę. Ten pionek prawdopodobnie ginie i czarne tu wygrywają bardzo łatwo. No wiem, że to się oczywiście łatwo mówi. Doświadczony bardziej szachista na pewno będzie wiedział, o co chodzi. Mniej doświadczonych zachęcam do analizy z silnikiem, może będzie łatwiej zrozumieć. Na to teraz nie mamy za dużo czasu, moi drodzy, ale wierzcie mi, że ta pozycja byłaby super. Nawet byśmy mogli wymienić spokojnie wieżę, ta wieża jest nieaktywna, król po prostu w rozsypce. W partii, moi drodzy, nastąpiło B4, hetman zagrał na G2, no sprytnie tutaj Grzegorz szuka opcji na zwycięstwo, lecz jest tutaj zagranie hetman B5. I okazuje się, że takie bicie nie za dużo daje, ale wygląda bardzo, bardzo groźnie. Król H8, nic się nie dzieje, gońce bardzo mocno tutaj bronią króla razem z wieżą. Wieża zbiła na B4 i hetman zagrał na D5. No jakieś tam zawsze, słuchajcie, opcje istnieją. Wieża wróciła na G4 i wieża B8. Atakujemy, oczywiście atakujemy. Wieża B1 i hetman czmychnął na A2. Zobaczcie, tutaj wisi, no i przede wszystkim uderzamy w punkt. Przede wszystkim też pamiętajmy, że ten punkt G7 jest broniony, to jest bardzo ważna informacja, bo po biciu tutaj jest zawsze król na H8, a hetman jeszcze wspomaga pionkę F7 i przy okazji tutaj bardzo dobrze uderza z gońcem na C2, to jest bardzo istotny punkcik. Wieża zagrała z G na B4, przeszła do obrony, hetman tego pionka wziął, król D1, i hetman wrócił na A2. W jakim celu? A takim, żeby na przykład tutaj dać szacha czasami, obrona F7, podważenie tutaj wieży, że wieża nie może na przykład wrócić. No i w tym momencie wieża z czwóreczki zagrała na B3, moi drodzy. Goniec na F5, zawsze jakoś tak aktywniej to wygląda. Goniec zagrał na C7. No właśnie, moi drodzy, w tym momencie tutaj ta partia już się praktycznie kończy. Jest oczywiście kilka dobrych ruchów, jakie można zagrać, ale myślę, że takie praktyczne zagranie. Hetman bije B1, bardzo ładne, zresztą dla oka po biciu jest bicie, król E2 i koniecznie trzeba wziąć tego piona na C2, ten pionek będzie wygrywał nam partię. Goniec bardzo ładnie zagrał na D8, no sprytnie jeszcze tutaj szuka opcji Grzegorz na wybicie i danie mata, lecz goniec wrócił na G6, no i w tej pozycji białe poddały się. Nie ma obrony przed C2, C1, poza tym grozi wieża B2. Koniec partii. Bardzo, bardzo ciekawa partia, musicie przyznać. Znaczy mi się bardzo podobała. Piszcie w komentarzu, czy Wam również. A tymczasem dziękuję serdecznie za uwagę i do następnego razu. Trzymajcie się zdrowo. Hej!